Cześć, witajcie w moim kolejnym filmie. Dzisiaj powiem o książce Wyspa, Krach i Nowy Uczonowej, po którą postanowiłam sięgnąć między innymi za sprawą Olgi z Wielkiego Buka, więc jakby co, odsyłam Was do zobaczenia filmiku Olgi. Zwłaszcza, że ona tak pięknie opowiedziała o tej książce, że wiecie co, czasami zastanawiam się, czy osiągnę kiedyś taki poziom w planie o książkach, jaki reprezentuje sobą Olga, która tak pięknie się wysławia, że w moim odczuciu Olga rozpierniczasz system i to totalnie, więc jakby co, odsyłam Was do zobaczenia filmiku Olgi. No i przechodząc do Wyspy Krach. Jest to generalnie rzecz biorąc opowieść o dwóch kobietach, bardzo różnych od siebie. Jedna z nich wyjeżdża na takie kilkutygodniowe wakacje na chorwacką wyspę Krk, żeby zastanowić się nad sobą, swoim życiem, żeby przemyśleć sobie to i owo. Drugiej zaś wydaje się, że kontroluje świat, choć w gruncie rzeczy żyje życiem tej pierwszej kobiety. Zafascynowana astrologią śledzi w gwiazdach jej los i pewnego dnia odkrywa, że jej gwiezdnej siostrze, za jaką ją uważa, grozi jakieś bliżej nieokreślone niebezpieczeństwo. Stara się zrobić sobie jej mocy, żeby uchronić ją przed tą nadciągającą katastrofą, którą wyczytała w gwiazdach. Tak więc w ogromnym skrócie przedstawia się fabuła tej powieści. Nic Wam więcej tutaj nie będę przybliżać, albo jakoś tak bardziej zarysowywać sylwetek tych bohaterek, żebyście sami sobie to wszystko odkryli, gdy już sięgniecie po tę powieść. Także jeżeli chodzi o Wyspę Krach, jest to moje pierwsze spotkanie z twórczością Inewy Uczonowej. Jest to też mój pierwszy kontakt z literaturą bułgarską, za co bardzo mocno, bardzo gorąco dziękuję pani Hannie Karpińskiej, która naprawdę, wydaje mi się, że bardzo dobrze przetłumaczyła tę książkę na język polski. Bardzo podoba mi się ten język. Nie ma tu żadnych zgrzytów w tłumaczeniu, tak mi się wydaje, czy może raczej w stylu, czy redakcji, czy... No wiecie, o co chodzi. Tę książkę czytało się naprawdę bardzo dobrze. No i kurczę, boli mnie to, że pewnie bym jej nie przeczytała, gdyby nie to, że nie została przetłumaczona z języka bułgarskiego na polski, ponieważ nie znam języka bułgarskiego. Nie zamierzam się uczyć języka bułgarskiego. Wiem, nigdy nie mów nigdy, ale jakoś tak nigdy nie ciągnęło mnie do bułgarskiego. Ciekawa jestem, czy ktoś z Was uczy się języka bułgarskiego. Kończymy temat. Więc to jest moim zdaniem wartościowa książka. Książka, która podczas lektury skłania do rozmaitych refleksji, ponieważ z jednej strony widzimy tutaj ogromną potrzebę kontrolowania świata, z drugiej zaś tęsknotę za wolnością i skąd biorą się te wszystkie pragnienia naszych bohaterek. Tego oczywiście dowiadujemy się w trakcie czytania. Wydaje mi się, że Inie Uczonowej udało się bardzo ciekawie sportretować te bohaterki. Bardzo podoba mi się to, że mamy tutaj do czynienia z taką narracją pierwszoosobową i że jest to narracja naprzemienna, dzięki której tak kawałek po kawałku odkrywamy tę historię, ponieważ te bohaterki tak na zmianę opowiadają o swoim życiu, o swoich problemach, frustracjach właśnie i tak dalej, lękach, więc można powiedzieć, że to jest bardzo dobry zabieg, zwłaszcza, że też dzięki narracji pierwszoosobowej, wydaje mi się, że można łatwiej nawiązać więź z bohaterkami, właśnie bardziej jakoś tak przeżywać z nimi te frustracje, lęki, rozterki, problemy i tak dalej. A że jest to taka bardzo kobieca powieść, to wydaje mi się, że przede wszystkim no, kobiety będą potrafiły utożsamić się z tymi kobietami, ponieważ to taka bardzo kobieca powieść o kobietach i dla kobiet, między innymi o tym, żeby nie zamykać się w społecznie narzucanych rolach, ponieważ tak wypada, żeby czasem dać sobie przyzwolenie na realizację własnych pragnień, żeby też nie bać się życia, żeby nie być wobec tego życia biernym, co widać na przykładzie Radosti, która przecież żyje życiem drugiej kobiety, zamiast skupić się na sobie, swoich pragnieniach, marzeniach, rzeczach, które być może ją uszczęśliwią, ale przed którymi ona tak bardzo mocno się wzbrania, a przynajmniej ja tak odbieram tę powieść, którą jak nie mam, można interpretować na wielu poziomach, w zależności od tego, jak bardzo zagłębicie się w tekst, jak bardzo, jak nie wiem, wielkiej analizie go poddacie, może w ten sposób, więc w moim odczuciu to bardzo dobra książka, ale choć podobała mi się, to jednak bez takiego efektu wow, na jaki liczyłam po tym, gdy zobaczyłam, że książka ta w 2017 roku zdobyła Nagrodę Literacką Unii Europejskiej. To znaczy, wcześniej nie wiedziałam nawet o istnieniu Nagrody Literackiej Unii Europejskiej, dowiedziałam się o tym za sprawą tej tutaj wzmianki na okładce, ale po prostu już tak mam, że gdy widzę, że jakaś książka zdobyła jakąś nagrodę, to od razu gdzieś pojawiają się jakieś oczekiwania względem tej pozycji. I albo ta książka do końca tym oczekiwaniom nie sprostała, chociaż wydaje mi się, że tutaj wszystko jest na swoim miejscu i nic tej książce nie dolega, albo to po prostu problem ze mną. To znaczy, chodzi o to, że ja nigdy nie ukrywałam, że lubię czytać książki, w których jest trochę akcji, jest trochę dramaturgii, znacie mniej więcej moje gusta, więc jeżeli chodzi o powieści kobiece, bardziej na przykład podobały mi się Gdzie śpiewają raki Deli Owens, albo na przykład Christine, Hanna, jak to się nazywało, Wielka samotność, to jest chyba jednak bardziej mój gatunek, jeżeli chodzi o taką prozę kobiecą. Tu wydaje mi się, że sięgając po tę książkę, jednak tak troszeczkę wyszłam z mojej strefy komfortu, więc z jednej strony się cieszę, z drugiej strony jednak wiem, że to nie jest do końca taka książka dla mnie, że to nie będzie książka mojego życia, że gdy odłożę ją na półkę, to podejrzewam, że po jakimś czasie rzeczą, którą będę najbardziej z niej pamiętać, to chyba Mały Misza i jego kocięta, ponieważ ta scena bardzo mocno podobała mi się w tej powieści. Więc jeżeli chodzi o Wyspę Krach, to tak ogólnym, w ogólnym rozrachunku jest
bardzo dobra powieść. Tak jak powiedziała Olga, coś dla osób, które lubią taką prozę mocną, porządną, kobiecą, i myślę, że takim osobom ta książka bardzo mocno się spodoba. Mi się podobała, ale bez efektu wow, co nie zmienia faktu, że i tak polecam Wam Wyspę Krach, ponieważ uważam ją za takie bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ tak jak już mówiłam, ta książka skłaniała mnie do wielu refleksji w trakcie czytania, więc to w sumie wszystko, co mogę powiedzieć na temat tej powieści, także będę się już chyba z Wami żegnać. Bardzo dziękuję za zobaczenie tego filmu. Pod sam koniec możecie mi napisać, czy też Wam ostatnio zdarzyło się wyjść poza swoją strefę komfortu, tak jak ja tutaj, jak się okazało, wyszłam, bo chyba trochę czegoś innego oczekiwałam od tej książki, no ale dobra, okej, nieważne. Czy wyszliście ostatnio poza strefę komfortu? Jeżeli tak, to jaka książka Was do tego skłoniła i czy Wam się podobała, czy nie? I to w sumie tyle, także Wyspę Krach raz jeszcze polecam i bardzo dziękuję za zobaczenie tego filmu i do zobaczenia w kolejnym, trzymajcie się, pa!